Zanim obejrzysz ten materiał, proszę Cię, drogi widzu, o zasubskrybowanie kanału Kryminopedia oraz pozostawienie komentarza i polubienie tego filmu. Henryk Niewiadomski przez media został okrzyknięty szefem mafii wołomińskiej. W rzeczywistości był prostym człowiekiem, który z samego dołu doszedł do olbrzymiej fortuny. Nie spodziewał się, że przez interesy własnego brata będzie mieć olbrzymie kłopoty. Henryk Niewiadomski urodził się w 1948 roku w Warszawie. Jego dzieciństwo jest związane z Targówkiem, gdzie dorastał i poznawał klimat tego miejsca. Miał o 2 lata starszego brata Wiesława oraz młodszych o równo 2 oraz 5 lat. Henryk najlepiej wspomina dzieciństwo. Jego ojciec zmarł, gdy miał 13 lat. Mieszkali wraz z matką w drewnianym domku na Targówku, w którym nie było prądu, a zimą woda zamarzała, utrudniając codzienne czynności. Od młodych lat miał wielkie zamiłowanie do gołębi. Już od 7 roku życia oswajał gołębie z bazaru Różyckiego, by w późniejszym czasie stworzyć małą hodowlę na podwórku swojego domu na Targówku. Podejmował się prac już po ukończeniu 7 klasy podstawówki. Dorabiał na bazarze Różyckiego jako pomocnik, był murarzem czy pomocnikiem budowy. Gdy miał 17 lat, jego dom z racji zagrożenia został rozebrany. Rodzina przesiedliła się z Targówka na Pragę Północ, a dokładnie na Okrzei 30. Jak wspomina w swojej książce, musiał rozstać się z gołębiami i sprzedać je, przez co utracił część siebie. Po jakimś czasie rozpoczął ponownie hodowlę gołębi na balkonie, w mieszkaniu, gdzie mieszkał z rodziną. W tym samym czasie, dzięki bratu, poznał swoją przyszłą żonę, Jolantę. Ciągle podejmował się prac dorywczych, aż do 1968 roku. W 1968 roku, w wieku 20 lat, został powołany do wojska. Skierowano go do jednostki desantu morskiego w Gdańsku, pospolicie nazywanej Niebieskimi Beretami. Nie wiedział, że miał brać udział w akcji szturmowej na Danię, zorganizowaną przez sowieckie dowództwo, które kierowało tzw. dowództwem Układu Warszawskiego. Pomimo ekstremalnych warunków i ciężkiego przysposobienia wojskowego, wojsko go zainteresowało. Zrezygnował z niego z powodów osobistych, mianowicie tęsknoty do swojej ukochanej Jolanty. Henryk Niewiadomski wykorzystał braki sklepowe w latach 70. i rozpoczął swój pierwszy interes. Mianowicie rozpoczął handel wyrobami spożywczymi na bazarze Różyckiego. Do interesu zwerbował matkę i jej przyjaciółki. Te gotowały flaki i pyzy, następnie wyroby te były przynoszone na stoisko na bazarze, gdzie Henryk sprzedawał je. Gdy towar schodził, wracał i powtarzał czynność. Rozwój interesu umożliwił mu rozszerzenie działalności. Rozpoczął sprzedaż piwa, grzańców czy niedostępnych w sklepach wyrobów mięsnych. Po uzyskaniu większej ilości gotówki zainwestował w swój pierwszy pojazd i zainteresował się handlem węglem. Do interesu węglowego zwerbował go Ludwik Adamski, pseudonim Lutek, znany wówczas handlarz z rynku bazarskiego. Rozpoczęli wówczas transport węgla z kopalni na teren województwa mazowieckiego, zaczynając od zwykłych żuków, kończąc na flocie ciężarówek. Szybko bogacący się Henryk Niewiadomski przeprowadził się z żoną i dwójką synów z mieszkania na Okrzei do domu na Grochowie na osiedlu Wygoda.
W 1983 roku Wiesław, brat Henryka, wyjechał za granicę, pozostawiając mu swój własny interes, czyli handel walutą pod Peweksem na ulicy Grochowskiej. Henryk rozpoczął wówczas swoje pierwsze, nie do końca zgodne z prawem przedsięwzięcie. Popularne wówczas były wajchy, czym również zajmował się Henryk. Poza miejscem interesów, po bracie uzyskał również pseudonim – Dziad. Pseudonim ten wywodził się od słynnego hasła, które Wiesław używał w momencie, gdy przegrywał w kasynie. Kiedy zostawały mu ostatnie pieniądze, rozrzucał je po lokalu, krzycząc – to dla dziada. Tak zresztą opisywał genezę tego pseudonimu współpracownik Wiesława, Ryszard W., pseudonim Śledź. Inna wersja pochodzenia tego pseudonimu odnosi się do stylu bycia obu braci. Mieli oni niechętnie wydawać swoje pieniądze na towary luksusowe, przez co inni zaczęli nazywać ich dziadami. Sam Henryk zawsze przedstawiał się w środowisku jako Garbus. Ten pseudonim zyskał jeszcze za czasów młodości, z racji zaniedbania i ciągłej garbiącej się postawy. Zarobione pieniądze na wajchach Henryk Niewiadomski inwestował w przedmioty pochodzące z kradzieży, które dostarczał mu początkowo Ludwik Adamski, a finalnie sam Marian Klepaski, pseudonim Klepak. Łupy te były sprzedawane później na bazarze Różyckiego handlarzom, a finalnie trafiały do klientów personalnych. W 1989 roku do kraju wrócił Wiesław Niewiadomski. Dzięki globalnemu doświadczeniu szybko rozpoczął tworzenie własnej struktury przestępczej. Szybko rozwijający się gang został nazwany gangiem ząbkowsko-praskim. W skład organizacji przestępczej wchodzili ludzie z Ząbek, Pragi, Targówka oraz okolicznych mniejszych miejscowości po prawej stronie Warszawy. Do struktury należał również Henryk, który otaczał się bliskimi mu ludźmi, jednocześnie kolektywnie liderował organizacją wraz z bratem. W tym samym czasie bracia połączyli siły z gangiem wołomińskim liderowanym przez Mariana Klepackiego i Ludwika Adamskiego, tworząc tzw. mafię wołomińską. Gangsterzy sukcesywnie rozwijali swoje interesy, począwszy od destylacji przemycanego spirytusu marki Royal, czy tworząc własne fabryki produkujące narkotyki, w czym specjalizował się starszy brat Henryka, Wiesław. Nie można pominąć klasycznych gangsterskich form zarobku, jak wymuszenia rozbójnicze, haracze czy porwania. Z Henrykiem Niewiadomskim jest związana jedna z największych afer, próby tworzenia podrobionych banknotów. Razem z bratem Wiesławem pozyskał kontakt w Niemczech, który posiadał możliwość wyprodukowania niemalże identycznego papieru, który służył do produkcji rosyjskich rubli. Bracia Niewiadomscy mieli odpowiadać za zakup i transport papieru na teren Rosji. Tam pozyskać mieli odbiorcę, rzekomo fundację rosyjską, która zakupowany papier miała wykorzystywać do produkcji banknotów okolicznościowych. Informacja o próbie podjęcia tego przedsięwzięcia trafiła do Urzędu Ochrony Państwa. Adam Rapacki, późniejszy generał, tak wspomina negocjacje z gangsterami w ramach odzyskania papieru. Produkowanie fałszywych rubli z takiej ilości papieru to mogłoby obalić nawet i bank rosyjski. Sprawa była bardzo poważna, stąd nawet z pozoru wyglądające tak niepoważne te negocjacje nasze z przestępcami, ale to one były konieczne do tego, aby sprawę i wyjaśnić, i aby nie doprowadzić do jakiegoś międzynarodowego skandalu. Całą sytuację natomiast Henryk Niewiadomski zinterpretował w sposób następujący. Po prostu patrzę któregoś dnia, telefon jest, no i przedstawiamy się w słuchawce. Mówi, jestem z Komendy Głównej, Rapacki, jeszcze nie był generałem wtedy. No i słucham, bo czy mógłbym się z panem spotkać? Ja mówię, oczywiście, dlaczego nie? No i on mnie zaczął mówić, że czy ja się domyślam, po co tutaj tego. Ja mówię, no chyba raczej się domyślam, mówię. No i czy tego, takie pytania, czy ja zwrócę ten papier tego. Ja mówię, jak pan zwróci pieniądze, koszta tam takie tego. No nie ma sprawy, zwrócił tego, bo wie pan, co to by było. Ruskie nam by gaz zakręcili. Pokaźna fortuna Henryka Niewiadomskiego pozwoliła mu na kolejną inwestycję. Zakupił dom w Ząbkach, mieszczący się na ulicy Klamrowej 5, gdzie przeprowadził się wraz z żoną i dwójką synów.
Wybudował tam pokaźny dom, miał kilka gołębników, poruszał się swoim pojazdem Audi 100 oraz BMW serii 5. To z tego miejsca zarządzał i kontrolował swoich ludzi. Od roku 1993 pomiędzy Wariatem, bratem Henryka, a Pershingiem z gangu Ożarowskiego doszło do konfliktu. Poróżnione strony dążyły do Dintoiry, szukając jak największej ilości sojuszników. Za Pershingiem stał gang Pruszkowski, gang Śródmiejski i ich współpracownicy, którzy razem tworzyli mafię pruszkowską. Natomiast za Wariatem i jego gangiem Ząbkowsko-Praskim opowiedziało się tylko ich bliskie grono. Nie otrzymali wsparcia od swoich sojuszników z gangu Wołomińskiego, co ochłodziło ich relacje. Jedna i druga strona polowały na swoich oponentów. Wybuchy bomb, publiczne egzekucje czy strzelaniny to była codzienność lat 90. w Warszawie. Wojna trwała blisko 5 lat. Podczas jej trwania Henryk Niewiadomski przeżył dwa zamachy na swoje życie. Podczas jednego z nich w 1994 roku, gdy był w swoim kantorze w Ząbkach, nieznany sprawca wtargnął i oddał 3 strzały. Nikomu jednak nie wyrządził krzywdy. Drugi zamach miał miejsce na terenie Rembertowa 14 kwietnia 1995 roku w jednym z gołębników. Ponoć na miejscu miał znajdować się Henryk wraz ze swoimi ludźmi, omawiając sprawy walki z konkurencją z Pruszkowa. Napastnik wtargnął i zastrzelił 3 osoby. Jako pierwszy ciała odkrył właśnie Henryk. Przez to, że spóźnił się na spotkanie i w środku panowała ciemność, płatny zabójca nie potrafił zidentyfikować ofiar. Henryk wyszedł cało z wojny. Wojna mafii pruszkowskiej z braćmi niewiadomskimi trwała do 6 lutego 1998 roku. Tego dnia zastrzelono Wiesława, a Henryk niespełna rok później, a dokładnie 29 maja 1999 roku, został zatrzymany przez policję. Postawiono mu zarzut czynnej napaści na policjanta, kierowanie grupą przestępczą oraz handel i przemyt narkotyków oraz papierosów. Nie, no, pytanie jest. No, ja nie wiem, jak narkotyki wyglądają. Może jest sam. Nie wiem. Podczas sprawy świadek inkognito wskazał go jako podżegającego do zabójstwa Leszka D., pseudonim Wańka, zlecenie napadu rabunkowego na małżeństwo z Warszawy oraz kierowanie grupą przestępczą czerpiącą korzyści z przemytu na granicy polsko-białoruskiej. Finalnie został uniewinniony z kierowania obiema grupami przestępczymi oraz uznano, że pseudonim Dziad oraz wszystkie historie i śledztwa związane z tym pseudonimem dotyczyły jego brata. Na pierwszych rozprawach był opryskliwy i agresywny w kierunku prasy i prokuratorów. Dopiero po wyroku za obrazę prokuratora w 2003 roku jego emocje ochłonęły i przyjął odwrotną postawę. Słynął z żartobliwych odpowiedzi na pytania, kokietował z prasą i chętnie zaczął udzielać wywiadów. Panie Henryku, jak ocenia pan pierwszy dzień procesu? Jak pierwszy, jak i ostatni. Jestem pewny na 100%, że pan prokurator pójdzie w kajdankach. Wystąpił w Alfabecie Mafii, gdzie z więzienia opowiadał o swoim życiu. Stworzono również o nim dokument o nazwie Dziad Domniemany, gdzie opisywał siebie, swoje życie i swoje interesy. Wydał w 2002 roku książkę zatytułowaną Świat według Dziada. Gdy odsiadywał wyrok w radomskim więzieniu, w 2007 roku w sierpniu dowiedział się o śmierci swojego syna Pawła, znanego Mrówą. A niedługo on sam 30 października 2007 roku podczas gry w ping-ponga dostał wylewu krwi do mózgu i zmarł. Niespełna miesiąc przed planowanym końcem odbycia kary. W ten sposób zakończyła się kariera domniemanego gangstera, szefa mafii wołomińskiej, a w gruncie rzeczy prostego człowieka, który własnym sprytem i intelektem doszedł do wielkiej fortuny.